Dzień dobry. Ja się nazywam Barbara Tołoczko, jestem badaczem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ale przemawiam tu do Państwa i znajduję się tutaj dzisiaj, ponieważ pełnię obowiązki kierownika projektu Courage, z którego zresztą wymową mamy też wiele problemów, bo bardzo często słyszymy kuraż i sami właściwie nie wiemy, co brzmi lepiej. Nazwa projektu to Cultural Opposition, Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries. Jesteśmy bardzo dużym projektem, ponieważ współpracujemy z 12 instytutami badawczymi, naukowo-badawczymi i jesteśmy finansowani w ramach Programu Rozwojowego Horyzont 2020. Jesteśmy też zobowiązani, jak Państwo wiecie, zawsze o tym wspomnieć, o źródle finansowania. I tak, tutaj Państwo mają wszystkie loga naszych partnerów, ponieważ staramy się faktycznie pokryć cały ten obszar byłego bloku wschodniego Europy Środkowo-Wschodniej. I mamy tak, mamy trzech partnerów z Węgierskiej Akademii Nauk i Węgrzy są też koordynatorami centralnymi tego projektu. Mamy Uniwersytet Oksfordzki, który zajmuje się dawną diasporą polską w Wielkiej Brytanii. Litewski Instytut Historyczny, który poza Litwą zajmuje się także Łotwą i Estonią. Uniwersytet Karola w Pradze, czyli oczywiście Czechy. Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie. Uniwersytet w Bukareszcie z Rumunii, Chorwacki Instytut Historyczny, który zajmuje się także Słowenią, poza Chorwacją, Trinity College w Dublinie, które, i tu zaskoczenie, zajmuje się z Ukrainą i Białorusią ze względu na swoją specjalizację instytutu, i Uniwersytet w Ratyzbonie, który poza NRD z kolei też ze względu na swój taki rozbudowany instytut zajmuje się także Serbią, Bośnią, Czarnogórą i Bułgarią. Także mamy 12 partnerów, ale tak naprawdę zajmujemy się 18 współczesnymi organizmami politycznymi. I ten projekt wyrósł z takiego przekonania, że o ile ta opozycja polityczna jest naprawdę już w miarę nieźle rozeznana i też pokatalogowana, opisana, zdokumentowana, to gdzieś ta sfera opozycji kulturowej trochę zaczyna nam umykać, szczególnie jeśli chodzi o taką historię najnowszą, o końcówkę nawet lat 80. I tutaj dlatego skupiamy się na tym buncie i oporze w kulturze, szczególnie właśnie lata 70. 80. są takim naszym najbliższym polem badawczym. I gdzieś wydaje się, że być może dlatego jest to tak słabo opisane, ponieważ jest to niezwykle zróżnicowane zjawisko, po prostu ta aktywność kulturowa to było trochę od sasa do lasa, czyli no zarówno awangardowi artyści, ruchy religijne, inicjatywy obywatelskie, oddolna edukacja, podziemny ruch wydawniczy, wszelcy dysydenci, podziemne zespoły punkowe i rockowe, szczególnie w Polsce punk był w pewnym momencie bardzo mocny, alternatywne style życia i pewnie i tak wszystkiego nie wymieniłam. I żeby tylko Państwu dać taki obraz tego, z czym akurat w Polsce się mierzymy, no to na przykład staramy się opisać zbiory dotyczące całkiem dobrze znanej pomarańczowej alternatywy, działalności pomarańczowej alternatywy, ale też na przykład właśnie muzyki punkowej czy jakichś ruchów anarchistycznych, o których niewiele wiemy i co więcej niewiele jest ich właśnie w tych spisanych, udokumentowanych bazach danych. Także staramy się stworzyć taki rejestr kolekcji. To słowo kolekcja jest często takie trochę rażące, ponieważ my nie współpracujemy tylko z instytucjami, współpracujemy też z kolekcjonerami prywatnymi, czyli tak naprawdę ludźmi, którzy bardzo często te swoje różnego rodzaju zbiory trzymają w szafie, w pudełku czy na strychu i są strasznie zdziwieni, kiedy my ich nazywamy kolekcjonerami, bo po prostu są to jakieś rzeczy, które zostały im z różnorakiej działalności,
z dawnych dekad. I tak, ten rejestr, nad którym pracujemy, ma objąć właśnie 18 współczesnych państw. Nie idzie nam najgorzej, bo mamy już około 400 opublikowanych opisów. One są tworzone na podstawie takiego bardzo rozbudowanego kwestionariusza. Nie jest co prawda naszym głównym celem digitalizacja tych zbiorów, ale oczywiście kiedy no, dorwiemy się do jakichś takich nieznanych rzeczy u kogoś w kartonie, to robimy co możemy, żeby je czy zeskanować w jakiejś porządnej jakości, czy zrobić dobre zdjęcia. I tak, chciałabym tylko Państwu się cofnąć, bo chciałabym pokazać takie krótkie nagranie, jak wygląda ten rejestr, jak można go używać. Czyli to jest nasza strona główna. Ona występuje w 15 wersjach językowych. Tu jest akurat wersja angielska. Tutaj wchodzimy w rejestr kolekcji i tutaj są różnego rodzaju wyszukiwania, co nas akurat interesuje, z danego obszaru tematycznego czy geograficznego. Także w pewien sposób my staramy się zrobić taki rejestr rejestrów, taki metarejestr, ponieważ współpracujemy też z instytucjami, które tu już dzisiaj ich nazwy padały nieraz, na przykład z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, opisujemy też ich zbiory, czy linkujemy, pokazujemy, mapujemy, gdzie można czego szukać. Ponieważ tak naprawdę funkcją tego rejestru nie jest digitalizacja i zebranie wszystkiego w jednym miejscu, tylko pokazanie, gdzie czego szukać, co z czym się łączy, jakie zjawisko występowało na danym terenie i też taka współczesna społeczna funkcja tych kolekcji. Czyli na przykład bardzo często nam się zdarza, że jedna osoba zajmuje się wieloma kolekcjami, czy współpracuje z różnego rodzaju instytucjami i to po prostu na naszym rejestrze można sobie to łatwo przebadać. Tak jak mówiłam, mamy obecnie około 400 opublikowanych kolekcji. Dążymy na pewno do około 1000. I tak, to z czym się mierzymy i z czym na pewno wielu z Państwa się mierzy, to jest gdzieś ten rozdźwięk, który następuje pomiędzy potrzebą i koniecznością przebadania tych różnego rodzaju zjawisk, a faktycznie udostępnianiem czy promocją tego, cośmy wypracowali. Czy może się pokuszę o to angielskie wstrętne słowo, jak to już tak dzisiaj angielszczyzna padała, czyli dyseminacja tych wyników. No i pomyśleliśmy sobie w tym naszym konsorcjum, że jak już coś robić, to z fajerwerkami. I planujemy wystawę sztuki opozycyjnej oraz festiwal filmów dokumentalnych. To będą takie nasze dwa duże wydarzenia, na które też chciałabym Państwa serdecznie zaprosić. To jest oczywiście potworne wyzwanie organizacyjne, bo to są obiekty i staraliśmy się, żeby były to też obiekty przede wszystkim oryginalne z całego tego obszaru, którym się zajmujemy. Wystawa odbędzie się, zaczyna się 21 sierpnia i kończy 9 września w Reducie Banku Polskiego, więc też w bardzo ciekawej, historycznej przestrzeni. No i tak, i ta wystawa, podejrzewam, że Państwo też mieli tego typu problemy, ponieważ stwierdziliśmy, że żeby wypromować coś w miarę nowoczesnego, nowoczesne narzędzia, prawdopodobnie potrzeba tych starych metod, czyli właśnie, żeby wypromować rejestr, który gdzieś mapuje te wszystkie zjawiska, potrzebujemy prawdopodobnie takiej tradycyjnej promocji, czyli po prostu pokazania przykładów tego, co tam możecie znajdować. I tak mniej więcej będzie wyglądała ta wystawa. Drugim elementem tej naszej promocji jest z kolei Festiwal Filmów Dokumentalnych Kultura jako Opór
I tu mamy też znakomitego partnera. Już nie wiem, czy jeszcze jest pani z Finy. Chyba już nie. Ale właśnie naszym partnerem jest Fina i to będą przeróżne dokumenty opowiadające właśnie o tym naszym obszarze badawczym. Na przykład, nie wiem, o muzyce, literaturze, bardzo dużo dokumentów o subkulturze. To ma charakter konkursowy. I tylko mogę Państwu powiedzieć, że strasznie ciekawe jest to, że nie dawaliśmy ograniczenia geograficznego, skąd te filmy mają pochodzić. I najciekawsze dokumenty, które dostały się do konkursu, pochodzą zupełnie spoza tego obszaru, czyli na przykład z Anglii czy Niemczech Zachodnich. Można różne wnioski budować, ale być może właśnie to spojrzenie z odległości jakoś łatwiej pozwala tutaj pokazać, co się tak naprawdę działo w tym obszarze. Dobrze, dziękuję bardzo.